Myślenice ITV, wasza telewizja internetowa. Kalwaria Zebrzydowska, to tutaj setki, jeśli nie tysiące pątników zmierzały tej nocy w ekstremalnej drodze krzyżowej. Wczoraj o godzinie 22:30 wyruszyli również z Myślenic, by szlakiem Świętego Jakuba Niebieskim 25 km nocą dotrzeć tutaj. Ekstremalna droga krzyżowa, można powiedzieć, za wami, doszliście do Kalwarii. Powiedzcie, jak tej nocy wam się szło, skąd idziecie, ile kilometrów za wami? Zaczęliśmy z Krzeszowic. Taka miejscowość, 25 km od Krakowa, przeszliśmy 40 km równiutkie, w 10 godzin, także całkiem niezły czas. Niezły czas, a jak wrażenia? Ciężko. W sumie byliśmy też w tamtym roku, więc no, takie porównanie było trochę dłużej, nam to zajęło w tamtym roku, więc czas mamy niezły, ale no, też pogoda jest zupełnie inna i ciężej się szło na pewno. A powiedzcie w takim razie, jak to droga krzyżowa, są upadki, są zwątpienia, właśnie takie momenty, były takie momenty, w których mieliście ochotę zawrócić? Szczerze powiedziawszy, nie. Tak jak koleżanka powiedziała, w zeszłym roku już przeszliśmy taką drogę krzyżową o podobnym dystansie i byliśmy przygotowani na trudy. Wszystko poszło gładko. 10 godzin mówicie, że poszło gładko. A w takim razie jakie są uczucia, jak się stoi już tutaj u podnóża sanktuarium, kiedy dotarło się do celu? Powiedzcie, jakie to są uczucia? No, satysfakcja na pewno, że dotrwaliśmy. No i radość. Za wami ekstremalna droga krzyżowa, całą noc szliście. Ile kilometrów za wami i jak ta trasa przebiegła? No, zaczęliśmy drogę od mszy świętej w kościele w Myślenicach, no i potem obraliśmy niebieską trasę. Trasa liczyła 25 km. No, momentami było ciężko w nocy, kurczę, naprawdę. Niektóre momenty, śnieg jeszcze, zimno, mróz. Kamienie, ślisko, lód właśnie. No, ale udało się, dzięki Bogu udało się właśnie, dotarliśmy. Pierwszy raz jesteśmy, myślimy, że w przyszłym roku powtórzymy może inną trasą. Przeszliście tą trasę i jesteście tutaj w Kalwarii. A powiedzcie, emocje, które tu już wam towarzyszą, po tym bólu, cierpieniu, właśnie śniegu i zimnie, jakie to są uczucia, które teraz są w was? Płakać się chce. Wzruszenie. Że się udało, że no, dokonaliśmy tego wyczynu. Szczęście. Każdy niósł ze sobą jakieś intencje, no i chcemy się właśnie pomodlić w tych intencjach właśnie. Te intencje pomagały wam w tej drodze? Dokładnie, były takim celem, dla którego szliśmy. Tak, to prawda. To w takim razie zachęcamy już na kolejną drogę krzyżową, która za rok. Tak, myślimy, że wybierzemy się w tym samym składzie. Co roku się właśnie ten skład powiększa. Tamtego roku była tylko właśnie siostra Kasia, a teraz już jesteśmy więcej, 5 osób. No, zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Może ktoś dojdzie. Też się właśnie wybierzemy. Ostatnie podejście, pani idzie aż z Myślenic. Proszę powiedzieć, jak przebiegła trasa tutaj na Kalwarię? Całą noc pani szła? Tak, całą noc, ale bardzo dobrze się szło. Jakieś kryzysy po drodze? Może lekkie zmęczenie, ale powiem, w tamtym roku było gorzej. W tym nawet dość dobrze się idzie. Czy ta aura trochę mroźna, trochę taka dokuczająca, była jednak sprzyjająca mimo wszystko? Tak, nie przeszkadzało mi to w ogóle, także taki mrozik lekki, jak najbardziej powiem, no, sprawił, że nie czuło się takiego zmęczenia. Teraz ostatnie podejście, ostatnia górka, tutaj pani to pozwoliliśmy sobie towarzyszyć. Proszę powiedzieć, jakie emocje towarzyszą temu momentowi, kiedy tak naprawdę wkraczamy, dochodzimy do celu naszej wędrówki. Pani wędrówki. Radość, taka wewnętrzna radość, także jestem szczęśliwa. A te intencje, które pani niosła ze sobą, czy one pomagają właśnie podczas takiej drogi krzyżowej? Tak, było to dla mnie wyzwaniem, także w konkretnej intencji tutaj idę i myślę, że jest to taki finisz po prostu i zawierzam Bogu to wszystko.
Tegoroczna Droga Krzyżowa ekstremalna dobiega końca. Wielu pątników dochodzi tu na miejsce. Wielu z ogromnymi wrażeniami. Jeśli wy chcecie się podzielić tym, co działo się na drodze, macie zdjęcia, jakieś filmiki i chcecie nam to pokazać, jakieś świadectwa, zasyłajcie to do naszej telewizji, bądź pod postem, który właśnie widzicie, umieszczajcie linki. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę Drogę Krzyżową. Zapraszamy na rok kolejny. Do zobaczenia.